Dobra, zaczynamy. Więc tak, dało się dorwać konto z Ironem na ENE, czyli najgorszym serwerze na świecie. Nie no, chyba ENA jeszcze jest gorsze, ale udało się. Więc tak, udało się dorwać konto z Ironem, więc aktualnie będziemy pokazywać, jak po prostu z niego wyjść. Gdyby ktoś nie wiedział, jestem osobą, która ma dość wysoką rangę, powiedzmy masterkasę mam na streamie, sobie jak gram. Więc coś tam niby umiem. I tak, aktualnie gramy Belvet. Pewnie mnie znacie z tego, że po prostu jestem OTP praktycznie. Ale niestety nie mogę grać na wyższym trochę elo, ponieważ aktualnie moja postać jest po prostu klockiem. W pewnym sensie, ponieważ jest po prostu banowana co grę Belvet, a Master jest no nie postacią. Najlepszy Master na świecie tak naprawdę aktualnie mówi, że ten Heros jest praktycznie niegrywalny, ponieważ no, usunęli mu po pierwsze Lethal Tempo, po drugie zmiany Krakena, no i w sumie nic więcej takiego nie było, ale no, czyli po prostu Master jest po prostu niegrywalny. Belvet za to jest, powiedzmy, co drugą grę banowana tam, gdzie ja gram, co oznacza, że nie mam czym grać aktualnie. Dodatkowo Briar, którą się uczyłem grać, powiedzmy, w tamtym czy poprzednim jeszcze sezonie, grałem ją dość bardzo dużo, też jest niegrywalna, czyli powiedzmy, że moje trzy piki, którymi ciągle grałem, są aktualnie niegrywalne, ponieważ jest albo ban, albo po prostu no Master jest niegrywalny, więc no dość mocne XD, z czego tak naprawdę aktualnie na dżungli, na jakimś wyższym elo jest ciągle grana Talia, slash Brand, slash Karthus, tak w sumie na dżungli po prostu każdy apek, Diana, Elise jest najczęściej też czasami jest, a najczęściej jest Talia, Brand, jak i zarówno Lilia, Karthus, ponieważ po prostu przez to, co zostało dodane do gry, czyli ten item za 900, który pozwala ci palić przeciwników podczas kupienia tam AP, powiedzmy, części maski. I tak, skoro już wytłumaczyłem, czemu nie chcę grać na wyższym elo aktualnie i czekam na jakiegoś buffa Mastera I, to może wróćmy jeszcze, dlaczego na przykład nie ma podsumowania tego sezonu. W skrócie, ogólnie poprzedni sezon sam sobie rozwaliłem, ponieważ nie wiedziałem, jak niekiedy MMR-y działają. Po prostu troszeczkę je wystrzeliłem za bardzo do góry w pewnym momencie i dostawałem drużyny takie, jakie bym, powiedzmy, bardzo nie chciał. Czyli zawodników 0-7, 0-10. Gościu na przykład Challenger potrafił mi zrobić 0-10 w grze. No szkoda, co nie? Więc po prostu bardzo na końcu się zmadowałem i po prostu zacząłem rounddownować gry. No i co? Tak to wyglądało zakończenie sezonu. Tak, wiem, mogłem dobić Grandmastera, tak mogłem dobić Challengera, ale co? Psycha nie siadł, po prostu psycha nie wytrzymała. Miałem psychę 5-latka, no i sam sobie to rozwaliłem. I tak wygląda aktualnie poprzedni sezon, jeżeli chodzi o wbijanie Grandmastera / Challengera. Po prostu psycha nie dała rady i sam sobie też to rozwaliłem. MMR-y i tak dalej. Ponieważ nie wiedziałem o kilku zależnościach, o których teraz już mam pojęcie, ponieważ coś ich się nauczyłem. Więc wiem, jak pielęgnować swoje MMR-y i tak dalej. Możemy grać w tygrze albo niebieskiego, albo czerwonego. I zagram po prostu zielonego, ponieważ mają bardziej one-shot drużynę. I tak. Czyli oczywiście podsumowanie nie będzie. Będziemy na początku sobie grać na jakimś, nie wiem, wyjściu z Hell Elo normalnie i tak dalej. Normalnie piekło, no way, Emerald, czy tam Iron, czy inne coś na początku. A potem powoli będziemy sobie grać. Zapyta ktoś, czemu tak zwardowałem, ponieważ nie wiem, czy tutaj będzie zaraz Kayna, a przydałoby się o tym wiedzieć. Czy on tutaj podejdzie, czy nie? Ponieważ może po prostu tędy sobie wejść na late invade'a w Raptory. No i to w sumie tyle. Wszystko, co powinniście wiedzieć, zostało w sumie powiedziane. Czyli co? W tym sezonie, przynajmniej będę mógł z czystym sumieniem powiedzieć, wiem, jak wbić Grandmastera / Challengera. Zrobię to najprawdopodobniej w tym sezonie. I co? No poprzednim się nie udało. Sadek, psycha siadła. Unlucky. Pytanie teraz, czy ja bym chciał zacząć z Reda czy z Raptorów. Jeżeli zacznę z Reda, to mam przynajmniej bezproblemówkę, ponieważ Kayn i tak będzie chciał zacząć z Raptorów swoich, czyli ja mogę po prostu zabrać jego Raptory, a on moich nie może. Tak można to najprościej podsumować. Więc ja sobie bym zaczął po prostu z Reda, tylko po to solo, żeby mieć tam timer na to, żeby to zabrać i móc cofnąć. Slash bić się po prostu o to. Dwa, wiemy, że on nie ma po prostu też flesza, więc tym bardziej nawet jest spoko. Więc na spokojnie sobie po prostu zaczniemy od Red Buffika. Ty, nie wiem w ogóle, czy ja nie zmisowałem w ogóle pierwszego Q, co nie? W ogóle też chciałem się wytrwanić i nazwijmy to zdodżować placementy, ponieważ całość była w planie takim, no mam konto z Ironem, udało się dorwać i chciałem, żeby zacząć jeszcze niżej, żeby mieć jak najwięcej odcinków z tego, sobie wydoić, nazwijmy to.
I okazało się, że jak dodżujesz placementy, to tak naprawdę te placementy dalej są, więc jakby XD dość mocne, ponieważ chciałem, powiedzmy, mieć mniej LP niż teraz, a okazało się, że no co, nie mogę. I dostałem bana na 5 gierek na rankedy i placementy dalej nie są dodżowane, ponieważ jest dalej jakby druga gra, a zdodżowałem jakby tak placementów niby 3 czy 2. Więc no, więc śmiesznie, bo próbowałem remake'ować po prostu gry sobą, nie wiem jak to inaczej nazwać, żeby po prostu ten gierki schodziły, wiadomo o co chodzi. No i słuchaj, no nie udało się, dostałem tutaj bana za to, XD, na 5 gierek, więc musiałem najpierw wszyscy zagrać dzisiaj 5 normalnie na streamie, z ziomkami normalnie graliśmy, a potem oglądaliśmy sobie tego YouTube'ka. Widzę, że Kain zabrał mi po prostu buffa, spoko, niezwykle to obchodzi, nic to mi nie zmienia tak naprawdę, fajnie. Pytanie tylko teraz, co, jaki jest mój ruch za to, że mówimy o tym. Okej, okay, fajnie. Zabrał mi Blue, ale widziałem, że ma golemy, jeżeli dobrze widziałem. Nie wiem, co on zrobił, ale zaraz to zobaczymy tutaj na spokojnie. Smolder tutaj bardziej podchodzi. Nie ma raptorów, okej. Okay. Reda pewnie też nie ma. No i tak to zinwajduje. Why not? Tak, Reda nie ma. Ale wstają golce i bot jest tak w sumie pod dive'a bardziej nawet, bym powiedział. No, jedna osoba już się tu zwaliła, okej. Okay. No, po prostu stąd wyjdę. Zabraliśmy jeszcze golemy, więc powiedzmy, że mamy 24 CS-y. Oczywiście nie jest to równe z blue buffem, ponieważ blue buff się liczy powiedzmy za dwa kampy, a ja wziąłem powiedzmy tylko jednego. Mogę tu podejść. On nie gra flasha, więc on jest tu martwy. Okej, okay. Czy go tutaj czasne? Powinienem móc smolder bez błysku, więc tak naprawdę powinno być dość prosto. Jeżeli będzie próbować uciec, to po prostu damy tego. Boże, zostaw mi to. Boże, zostaw mi to. Nie, to było moje. Dobra, it's fine. Nie, nie będę go gonić, nie ma sensu. O, tam jeszcze Tristana to się wywala, a tak zrobię jeszcze na szybko tego. Dobra, it's fine. Wziął po prostu fraga, spoko, why not? Pamiętajcie, możecie się dzielić na tym elo, czemu nie? Boże, zostaw mnie, człowieku. Zostawisz mnie? Nie wiem, mamo ni robot, rozumiesz? No przysięgam, 1-1 aktualnie jest sytuacja. Zostaw mnie, człowieku, no, nic ci nie zrobiłem. Chill jest normalnie, chillera utopia? Tak o? Nie wiem, sobie zwarduję tak for fun, zobaczymy, czy on tu po prostu tu podejdzie. 20 golda sobie zaczekam, ok. Nie mógł to być, powiedzmy, Blitzcrank, więc wiedzieliśmy, że to jest Kane tutaj, więc tak naprawdę wiemy, że on aktualnie wyszedł w to. To tyle. Ok. No i co? No spokojnie sobie będziemy po prostu teraz clearować cały las. Pamiętajcie, jeżeli nie wiecie, co robić, to najlepiej po prostu clearować cały las. To jest podstawą, jeżeli... najlepszy dżungler na świecie, co nie? Mówi jedną rzecz. Farm to chociaż nic nie zintuje. Tak można podsumować ostatnie jego transmisje. Oczywiście mówię o Agurinie, jakby ktoś pytał. Nie, nie podejdę mu pomóc, ponieważ to nie ma sensu. I tak tam nie zdążę. Dwa, on go widział chyba przez 10 czy 15 sekund. Jakby XD, to tyle co mam do powiedzenia. Wyślę mu emotkę, że dobrze sobie poradził, żeby wiedział. Nie wiem, co oni robią. No, życie, no. Daj mi zintować. Będzie przynajmniej śmieszniej. Tyle mam do powiedzenia. No, zrobimy sobie kraba. Topside. Na szybkości. Okej. Okay. Smolder będzie miał piątkę. Muszę tędy przejść, żeby on mnie nie widział. Okej. Okay. Dobra, weźmiemy jego grompa na szybko jeszcze. Przejdziemy do topa. Widzieliśmy wszystkich. Co oznacza, że nie muszę się bać. Nie boję się. Kiedy za rękę trzymam cię, nie boję się. Nie boję się, kiedy za rękę trzymam cię. Na czwarty do piątego levela już powoli wybudujemy przewagę. Ten frag tak naprawdę nic mu nie zmienił w pewnym sensie, ponieważ exp mamy więcej. Mamy więcej expa, więc jest na spokojnie. No i co? Będziemy najprawdopodobniej po prostu robić sobie serię aktualnie, jak wyjść z jakiegoś low elo. Ponieważ jak już mówiłem, na wyższym nie mogę grać do aż kolejnego patcha. Dopóki nie zbufują czegoś, co ja po prostu gram, to nawet nie ma sensu granie czegokolwiek. Zrób Mike, my bad.
Ale może niektórzy nie wiedzą, to nieważne, jednak dobry smajl. Na pewno dobry, zaufajcie mi. O Boże. To się wyglądał Xayo? No dosłownie. Nie, nie chodzi o to Kurokoshi. Skąd wiedziałeś, Madge? Ty, co jest? Chyba masz rację. A czemu mam rację? Z tym Xayo? Normalnie tak, o, pooglądał u Xayo tego, Velkoza, no way. No, i ogólnie robimy to aktualnie teraz na streamie. Jak już mówiłem, grać i tak tu nie mogę. Więc... jakby... no co mogę powiedzieć? Nic. Nic więcej nie mogę powiedzieć. On udaje. Poza tym, że nasz kolega z Mida udaje, to wszystko jest okej. Okay. Nie przejmuję się. A, będziemy chcieli na początku jeszcze uniemożliwić każde zagranie dla tego Kaina. On aktualnie jest w topside'ie. Oj, będę musiał oddać ten swój topside niestety chyba. Czyli jednak nie uniemożliwiamy mu wszystkiego. Sadge, unlucky, życie, zdarza się, lol. Przydałoby się zrobić jeszcze smoka. Smok nawet spoko by się tu wydawał. Po prostu zaodskalujemy powoli grę. Ale z drugiej strony nie chcę tego smoka, wolę sobie pójść w swoje kampy i po prostu zinwajdować. Mój midliner i tak nie ogarnia na tyle, żeby te smoki jakiekolwiek miały większe value w takim momencie. Dwa, po prostu podejmę go w momencie, w którym tamten będzie go robić, a nie tak, że ja będę chciał go sam zrobić. Wezmę to, przepuszuję. Nawet jeżeli on ma TP, to tak zbytnio mnie to nie obchodzi. Czemu nie? A on typuje na przepuszczowanego wave'a. No to niezły TP-czek, koleżko. Tak trochę late, wiesz? For no reason właśnie stepowałeś. Czemu? On stepował. Dobra, no załóżmy, że po blade'a. Jeżeli on coś takiego zrobił, to jest my bad niestety. Ponieważ właśnie przepuszczowałem całego wave'a for no reason. Myślałem po prostu, że on tam, wiesz, tego nie zrobi, co nie? Widzimy Kaina w bocie. I teraz tak, mamy dwie opcje. Albo idziemy w smoka i go podejmujemy razem z Kainem, albo idziemy po prostu w jego Blue Buffa, który aktualnie wiemy, że się zrespił. I podejmę tą drugą decyzję, ponieważ aktualnie farmienie prawidłowo na dżungli daje bardzo dużo. Aktualnie już to widzicie, dwa levele przewagi, samą farmą dwa levele, rozumiesz? To jest zbyt duża ilość, żeby to olać. Nie, nie podejdę ci. Tak się aktualnie gry wygrywa, farmiąc. Na dżungli to jest PvE aktualnie. Dlatego nie lubię aktualnej dżungli, rozumiesz? Nienawidzę jej. Jest to smutne, ale tak wygląda aktualnie dżungla. Dosłownie będziesz musiał ciągle tak farmić i jeszcze raz farmić. Jak w tamtym sezonie to jeszcze było takie, no troszeczkę sobie przefarmię, tutaj skipnę dwa golemki, tutaj podejdę w bota, będzie wszystko okej. To teraz nie, teraz dosłownie ciągle musisz farmić, albo jesteś tak do tyłu, że to nawet nie ma sensu. Ja zaraz mam 9 level, rozumiesz? 9. Jako dżungler w 10 minucie. Żart. Jest jakieś nieporozumienie. Dżungler jest ogólnie aktualnie broken w momencie, w którym ktoś gra AP. Na niej widzę, że Nizek już sobie spami. O Boże, jak tak możesz mówić? Musiał mieć rację. No nie gadam jak do ściany. Zapraszamy na Steam, fajna polewka. No ta, my by od razu. Sorry, że jestem taki, ja wiem, że jestem takszy. Jestem takszy i tyle. Kane znowu w bocie. Czy ja chcę skipować te kampy? Nie, lol. Dosłownie, jakby całość będzie polegać na PvE. Mnie to nie obchodzi, ponieważ tak się wygrywa gry. Musicie zrozumieć. To, co tutaj się stanie, aktualnie zbytnio sensu i tak nie ma. Jeżeli ta Tisana by była nafidowana, to nic to nie zmienia. Czy ten Kane się nafidował? Nie. Aktualnie próbuję wam pokazać, że dosłownie tym, co robię, aktualnie mam większy level, jak i zarówno wszystko, więcej od tego Kane'a, rozumiesz? On nie może na mnie nawet spojrzeć w aktualnym momencie i stajcie gry. To jest żart. Że on próbuje cokolwiek tu zrobić, dlatego po prostu to pani szujemy powoli. Okej, to nie jest do dive'a, ale wiem, że on albo stoi na golemach, albo na tym. Chodź tu kolego. Wziąłem to, okej. No i to jest to, co powiedziałem. Po prostu pani szujemy powoli przeciwnika za jego błędy. Czy ja bym chciał to nie chcę tego dive'ować, po prostu pójdę w smoka. Nie ma to sensu, się wywalę tylko. Smolder tutaj stoi, mój Malzahar ma R-kę. No spróbuj tylko. Po prostu napiszę coś takiego, bo to jest żałosne, co nie? Streamer POV, Monkę? Monkę! No, więc wiemy, że aktualnie Smolder sobie sfleszował. Mamy też bardzo dużo leveli już przemagi. Będziemy się aktualnie cofnąć. Widzimy Kaina w topie.
Tam wszystko się układa tak jak chcieliśmy. Idealna gra. Fajn. 3 levele przewagi. Za co? Za chodzenie po mapie i zgarnienie każdego resursa. Rozumiesz. A i 2 jak coś to aktualny... Jak to się nazywa? Aktualny ten... Jak to się nazywa? Czekaj. Aktualnie na Belwet to się kupuje. No, napisałem do Ziutka, żeby wbił na streama. Jeżeli wejdzie, to mu to wytłumaczę. Jeżeli nie... To nie, to tyle. Ten invite nie jest dobry. Ale w skrócie kolega nie rozumie, jak aktualnie mam 10 level, a ja odpowiem tak. Farma. Ponieważ aktualnie na dżungli jest szybciej dostawany exp, co oznacza, że właśnie dlatego Kha'Zix, jakiś Rengar, czasami też jest OP. Kwestia jest tego, co się dzieje na mapie i tak dalej. On aktualnie wchodzi w moje kampy, ale ja tego nie chcę tak pozwolić. Nie chcę takie coś pozwolić. Jestem o wiele od niego silniejszy, nie pozwolę na coś takiego. Witam się z tobą. Witam, mam odcinek, więc się wycisz, elo. Dzięki. Nie wyszło. Ja wiem, że ci red stoi, koleżko. Oj, nie wyszło. Oh, it's fine. Wiem, że jego red stoi, więc po prostu będę chciał tu zagrać. Jeden. Nie ma go. Tu jest. Jego red stoi, ja wam wiem. Nie wezmę wszystkiego, a powoli tutaj zacznę go po prostu kąsać. Czyli na początku małymi kampami, a potem duży se wezmę. Wiem, że nie wziąłem całego golda, ale to nie ma znaczenia już w takim momencie. Dobra, więc tak, już tam mówiłem na przykład jakiegoś gościa z tego elo, czemu mam przyjść na streama, ponieważ tak, jestem lepszy, to widać. To tyle, co mam do powiedzenia. I to jest to, co aktualnie na dżungli jest sat, czyli level. Levele dostajesz bardzo szybko. To czy ja bym miał drużynę pokroju, nie wiem, 20-0 tego Yasuo, czy ktoś inny by miał tutaj ten cokolwiek, to nie ma znaczenia. To tyle. Dosłownie. Na spokojnie zrobimy sobie Heralda. Czemu nie? Po prostu tutaj chodzi tylko o formę. I w takim momencie, już w momencie, w którym ja jestem tak bardzo silny, będę chciał po prostu wejść w przeciwną dżunglę, nie smajtując tego Heralda, a wchodząc w nią z swoim smajtem, żeby on nie mógł grać. To tyle. Wchodzimy tędy. Nie powinno ten stać. Okej, oni sobie tutaj tak chodzą. Spoko. Fajnie. Może? Whatever. Nie wyszło. My bad. It's fine. Nie ma wolfów też, okej. Okej, nie ma nic tutaj. Czyli po prostu zrobimy na spokojnie swój topside. Pójdziemy po cofkę into... smog. Tak. Dobra, cofka. Idziemy po smoka, mamy szybszą cofkę, więc to jest dobre. Hop. Na spokojnie. No i co? Nawet buta nie kupujemy w takim momencie. Po prostu chcemy sklearować jak najszybciej las tak naprawdę, całościowy. I co jeszcze można na temat tego konta powiedzieć? Najprawdopodobniej na nim będziemy dobijany jakiś diament może w aktualnym sezonie, ponieważ nie ma co robić dla mnie. W tym patchu przynajmniej. a jakiś content muszę mieć na streamie. Więc jest to trochę żart, że on tutaj wszedł, ale okej, why not. Jeżeli tak bardzo chcesz tutaj przyjść i się wywalić, to czemu nie, koleżko, co nie?
Dobra, oddał mi 300 golda. Dzięki. Nie do powstrzymania. Okej. Czy tutaj coś się dzieje? Nie. 3 levele przemagi, prawie 4. Ale ten czwarty za chwilę będzie, ponieważ po prostu aktualnie pójdziemy po prostu botem. A botem aktualnie pójdziemy i rozwalimy tier 2. Okej, czy ten Velkos chce iść ze mną? Nie. I to jest dla mnie dobre, ponieważ ja aktualnie zgarnę w solo expa. Zapyta ktoś, czemu kupujesz Blistera jako drugi item? Przecież to nie ma sensu. Ale ci powiem tak. W momencie, w którym gram takie runy, chcę w skrócie bardzo dobrze się bawić. Co oznacza, że one-shotować przeciwników, ponieważ meta aktualnie na dżungli jest taka, że wszystko jest squishy, czyli bardzo papierowe. Co oznacza, że bardzo przyjemnie mogę grać w taki sposób. Czyli na spokojnie w taki sposób mogę se grać. Okej, daj mi Heralda jeszcze. Ominąć ściankę, żeby na pewno w nią nie walnąć niechcący. Zespamimy x robaczków. I co? Będziemy chcieli powoli kończyć tak naprawdę gierkę. Taka jest prawda. Ile robaczków? Nawet dużo. Okej. Nie zmarnowałem za dużo ich. Fajnie. Co on robi? Co ty robisz, kolego? Co ty robisz? Użyłeś właśnie W, twojego score spella, koleżko. Tak się nie gra. No, muszę walnąć Smordlea, ponieważ jest to jeden z herosów, który zbyt dużo rozwala tych robaków i moich, więc to nie jest fajne. Okej. It's fine. Spoko. Idziemy tędy, tędy. Tu wizja. Okej, oni się tam z kimś ganiają. Kto gania kogo? Bo nie widziałem. Okej, oni się po prostu tutaj biją, ale to nie ma sensu, ta bitka, tak szczerze. O, aż tak, kolego? Okej. On gwalnie. Tak. Okej. O Boże, ale zagrał tym Velkosem. No weźcie mnie puśćcie, co? A, to jednak tak gramy. No dobra. To jeżeli tak gramy, to spoczko. Ten tutaj tepuje, to nie ma sensu. 225 staków aktualnie jeszcze brakuje. W sensie 225 staków aktualnie ma nasz... nie nasz, tylko przeciwny Smolder, ponieważ widzieliśmy pasywkę. Czyli może mieć już powyżej tego. Ja się niechcący zatrzymałem w miejscu, okej. No i co? Robimy sobie żabę, na spokojnie. Sobie będziemy aktualnie inwajdować. Powoli będziemy robić przemagę kolejną. Yo, what's up? Hello, hello. You are the Kane, by the way? Oh yeah, you are the Kane. Can you speak English? Not English, I mean Polish or no? No way, no ta, no przyszedł. Can you speak Polish or no? I can in English, of course, explain it if you need. No? Okay, English only. Okay, so in this game you can see, wait. Only what I need to tell you. It's farm, my friend. My friend, farm in this patch is so broken, overpowered. If you skip one camp, you are so behind. You can't never skip a camp in this game anymore on the jungle. Never ever. Because now you can see 4 levels ahead. Okay? 4 on the jungle in a 20 minutes game. And I'm double your CS because of this. Because I don't skip camps. You know? By the way, knife 5, but you know, it's fine. Oh, and don't come Baron so I can just end game, you know, thank you. Don't come Baron so I can end your game. Okay. Wait, because I'm doing a, you know, YouTube video, so I will explain after, okay? After the game. After the game I will explain you. Okay, więc co, Kane sobie przyszedł. I co, skończymy po prostu na spokojnie grę, topem. Idzie po nasze kuraki, to za dużo już w takim momencie nie zmienia. Jest 16 poziom dla mnie, oni aktualnie coś robią na midzie, ale to nie ma znaczenia, ponieważ jeżeli oni się tu biją, to znaczy, że ja tutaj mam darmową przestrzeń. Jeżeli ja mam tu darmową przestrzeń, to ja po prostu kończę grę. Pamiętaj, ty nie wygrasz gry. Możemy tym wygrać, ale spóźnimy się. Można wygrać grę, kończąc po prostu wieżami. Rozumiesz, wieżyczki, farma i smolder, który może ci rozwalić całą wszystko, więc muszę nawet flashować tylko po to, żeby mieć pewność, że on mi nie odfleszuje i żeby na pewno to skończyć.
Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? To jest konto Iron i to jest EUNE, oczywiście. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach.